Siemano, tu Jaru i dzisiaj porozmawiamy z Trypsonem a propos Gallifrey Fight Federation z numerem pierwszym. Cześć Trypson. Siemano Jaro, tu Trypson, witam was serdecznie. Zaczynamy. Pierwszy raz pojedynek mój w kategorii ciężkiej. Cieszę się, że w końcu będę mógł wyjaśnić Marcina Najmana za te wszystkie obelgi w moją stronę, za te wszystkie niecenzuralne słowa, te wszystkie jego poprzekręcane historie. No, bardzo się cieszę, że w końcu przyjdzie na niego pora, bo sporo krwi mi napsuł. I wiem, że teraz nie ucieknie. No, jedyne, co się obawiam, to żeby nie klepał za szybko, żebym zdążył wypłacić mu to, na co zasłużył. No właśnie, chciałem cię o to zapytać, ale pozwolę sobie to pytanie zostawić jeszcze troszeczkę na później. Pierwsze pytanie moje jest takie, Trypson, bardzo szczere i bezpośrednie. To nie jest dla ciebie troszeczkę krok w tył w twojej karierze sportowej, występ na Free Fight Federation? No wiesz co, no, sporo właśnie ludzi mi też pisze o tym i też mi o tym mówi. Kiedyś nawet obiecywałem, że nie będę walczył z Marcinem Najmanem, że nie będę się cofał wstecz. Ale co, no tak, no to jest, biorę to bardzo osobiście, ten pojedynek, i jeżeli mam możliwość, a wiem, że nie będę miał możliwości gdzieś indziej wypłacenia mu pięknym za to wszystko, co uczynił, no to nie skorzystam, to przepadnie, a on naprawdę zasłużył na ciężki wpierdol i no, stanąłem przed, za dużo się wydarzyło, za duża historia. Za dużo, nie no, te wpisy, to wszystko do tej pory gdzieś wrzuca, przekręca moje nazwiska, gdzieś tam wymyśla historię, wyzywa mnie od jakichś cweli, no kurde, nie pozwolę nikomu tak do siebie mówić, tym bardziej takiemu Najmanowi, no. Dlatego czasem trzeba wziąć mały krok w tył, żeby się rozpędzić i biegnąć do przodu, więc Marcin Najman będzie takim małym przystankiem po mojej karierze sportowej. Który muszę wyjaśnić, nadeszła ta chwila, okazja i wiem, że on nie zrezygnuje, bo wiem, że dostanie dobre pieniądze za tą walkę i tylko to go motywuje do tego, żeby wyjść do tej walki i niemniej, tym samym cieszę się, że właśnie nie ucieknie. No, jedyne, co się obawiam, to że może szybko klepać, no, ale mam nadzieję, że uda mi się oprawić go szybciej, niż będzie klepał. No właśnie, przechodząc do tego klepania Marcina Najmana, fajne w ogóle porównanie do starożytnego Rzymu, to ci się udało, było dobre. No, natomiast dwie ostatnie jego walki z Bigisem, no zakończenia tych dwóch walk dają dużo do myślenia tak naprawdę. Czy nie boisz się właśnie tego, że tu się zacznie podobnie, 10-15 sekund młynu i znak dla sędziego, że odnowiła się kontuzja, koniec walki. Właśnie, wiesz co, ja kurczę, żałuję, że nie poruszyłem tego tematu jeszcze, bo mógłbym, wiesz co, zaproponować włodarzom, żeby może zrobili takie coś i to by było pozytywne dla kibiców, którzy nie chcą oglądać, jak Marcin Najman znowu klepie po 10 sekundach, tylko chcieliby zobaczyć, jak kilka ciosów przyjmuje ode mnie, zanim zdąży klepać lub sędzia przerwie pojedynek. Może żeby zrobić coś takiego, że jak Marcin Najman w ciągu, nie wiem, pierwszej rundy albo szybciej klepnie niż tam, nie wiem, chociaż minuta czy dwie, to jego wynagrodzenie trafia na jakąś akcję charytatywną. I może to by było jakąś tam motywacją, żeby tego nie zrobił. Nie wiem, może jeszcze przegadamy to z włodarzami, żeby coś tam, jakiś kruczek dało się zmienić w umowie. No ale... No kurde, no obawiam się tego, że może klepać. No mam nadzieję, że nie zdąży klepać zanim go oprawię, nie? Dzisiaj nie rzuciłeś Marcina już słomką ptysiową, ale przyniosłeś ją na wszelki wypadek. Oczywiście, no przyniosłem słomkę, bo musiałem, chciałem humorystycznie nawiązać do tego, co się działo kiedyś. Oczywiście dzisiaj już jestem bardziej opanowanym człowiekiem. No nie popieram takiego zachowania, jak się zachowałem wcześniej. Ja już przepraszałem ludzi za swoje zachowanie, nie wytrzymałem tej presji. A dzisiaj jakoś, kurczę, tak spokojnie jechałem na tą galę, wiedziałem, że nikt i nic mnie nie sprowokuje. Dlatego myślę, że jakieś show było, ale ze smakiem, z kulturą i myślę, że w taki sposób powinienem się zachowywać. No, tyle. W taki sposób powinienem się zachowywać i wykoczyłeś z krzesłem na niego. Znaczy, nie, wiesz, to krzesło, to też był oczywiście żart, jest tam, pomachałem do publiczności, puściłem oczko. Naprawdę, chciałem zobaczyć, jak on się kuli. I to był, nie no, tak sobie wyobraziłem, tak się stało, on się tak skulił. I, no ale tym się różnimy między Marcinem Najmanem. Ja oczywiście nie rzuciłem tym krzesłem. To była insynuacja, tylko żart z mojej strony. Odłożyłem to krzesło. No a Marcin Najman tym się różni ode mnie, że nie potrafi żartować i rzucił naprawdę we mnie butelką, którą oczywiście nie trafił, ale trafił trenera. No i tym się właśnie różnimy.
A propos butelki właśnie, też nie przyniosłeś tylko dzisiaj słomki, ale przyniosłeś też wino. Marcin Najman, bodajże szybko klepie i pozostaje niesmak. No widziałem to dzisiaj robię zakupy, rano patrzę, wino Najman, mówię, ja nie mogę, szybko klepie, pozostawia niesmak, no idealnie pasuje do Marcina, więc musiałem mu, pomyślałem, a co tam, wręczę mu taki prezencik, no i przyniosłem. Nie przyjął, bo ciebie w nim rzucił cię. No nie przyjął, no nie dziwię się, że się zdenerwował, no ale takie są fakty i no i tyle, no i mam nadzieję, że godnie odprawię Marcina Najmana na emeryturę i tak jak sobie na to zasłużył. Jaka waga u ciebie obecnie? Obecnie niecałe 96 kg. Tak mi się waha między 95,5, 96. Teraz 3 dni mam gorączkę. Dzisiaj też rano wstałem, miałem 38 ponad stopni gorączki. Więc gdzieś tam pół kilo mogło gdzieś tam zlecieć. Ale jutro michę trzymam, apetyt będzie znowu większy. Nie chcę już nabierać, myślę, że to jest wystarczająca waga. No i fajnie, że będę mógł się sprawdzić w kategorii ciężkiej. To jest fajne, że nie będę musiał zbijać tej wagi. Będę mógł sobie coś z córami zjeść loda, czy jakieś ciasteczko. To też jest fajnie motywujące, że nie trzeba się tak zajeżdżać z tą wagą. Co dalej, Paweł? Czy tutaj masz kontrakt na tą jedną walkę, czy planujesz to walczyć więcej, czy jednak wracasz do takiego prawdziwego MMA, w którym okazję ostatnio mieliśmy po raz pierwszy na TVP1 cię oglądać? No wiesz co, tak, zobaczymy jak to się potoczy. No tutaj dostałem fajną ofertę finansową. Do tej pory różnie to bywało w mojej karierze. To były przykre momenty, jak przygotowywałem się naprawdę ciężko, w przygotowaniach doznawałem kontuzji, wydawałem na lekarzy rehabilitację, kroplówki, suplementy. Człowiek się pompuje dużo, dużo kasy, a na koniec wygrywasz walkę jeszcze przed czasem, a dowiadujesz się, że nie ma wypłaty i nie będzie, bo sponsor nie dał, bo jakieś takie gadki. I to jest przykre dla zawodnika wtedy, takie demotywujące. I cieszę się, że w końcu dostanę adekwatne pieniądze do swojej pracy. I zobaczymy jak to się potoczy. Chciałbym toczyć sportowe wydarzenia, ale zobaczymy jak to się potoczy po tej walce. Tu mam kontrakt na jedną walkę, zobaczymy. Sporo federacji gdzieś tam wykazuje zainteresowanie moim udziałem w swoich federacjach. Zobaczymy jakie będą propozycje finansowe, a sportowo zamierzam. No tak jak mówię, no dzisiaj to jest taki mały przystanek, mały kroczek w tył, żeby się rozpędzić do przodu. Z walki na walkę będę chciał wracać do lepszych, ciekawszych pojedynków i dawać dobre widowiska, tak jak udało się zadowolić kibiców moją poprzednią walką. Po rocznej przerwie walczyłem z zawodnikiem, który miał 40 walk amatorskich, z czego 33 wygrane. I no, nie można powiedzieć, że to był amator, no, skoro miał tyle walk, więc był doświadczony. I był ciężki pojedynek i udało się zwyciężyć i kibice byli zadowoleni. Więc mam nadzieję, że będę przynosił kibicom jeszcze równie dobre emocje. A propos twojej ostatniej walki, miałem okazję ją oglądać. Będę szczery. Troszeczkę chyba uśmiechnęło się do ciebie szczęście pod koniec tego starcia, że znalazłeś się w dosiadzie, bo powiem ci szczerze, kondycyjnie, kurczę, już masakra była chyba, co? Wiesz co, ja powiem inaczej, bo kondycyjnie ja byłem naprawdę dobrze przygotowany, tylko jakbyś tam przeanalizował i wdrążył się dobrze, to wiesz, zazwyczaj zawodnicy zadają w serii po 2-3 ciosy, a ja tam prułem, podpalałem się i to był mój błąd i troszkę się wystrzelałem, właśnie ja tam prułem po 8-10 ciosów nieraz i no, który zawodnik tam, mało który gdzieś bije tyle ciosów, no waląc tyle na jedną serię, no to zabiera to dużo tlenu. I uważam, że jak na takie tempo, co narzuciłem, to ta kondycja nie była najgorsza, ale właśnie wystrzelałem się, bo za dużo tych ciosów było, nie doleciało do głowy, gdzieś tam było przeprutych, bo jeszcze ta głowa była za mało chłodna, ale już było jakby więcej panowałem, słyszałem narożnik, niż na przykład w ostatniej walce mnie czasem właśnie ta gorąca głowa gubi. No i będę chciał nad tym panować i do tego dążyć, więc myślę, że będzie dobrze. Co się działo w twojej głowie w tych kryzysowych momentach w tej walce? Bo na pewno gdzieś tam jakieś myśli ci po głowie przebiegały. Kurde, w pierwszej rundzie czułem jakby trwała dwie, naprawdę, bardzo, bardzo się dłużyło. No, słuchałem narożnika też, starałem się gdzieś, wiele razy gdzieś chciałem i tak podpalać się dalej, biec do przodu, Mirek mówi spokojnie, mamy czas, nie musisz.
nie śpiesz się. No i rzeczywiście w tamtych momentach luzowałem. Nawet słyszałem, jak nawet skorzystałem z podpowiedzi narożnika przeciwnika, bo w tym momencie czułem, że się zagrzałem, a oni mówią, dobrze, czekaj, czekaj, niech się wystrzela, niech się wystrzela. A ja mówię, o taki, już, mówię, dobra, luzuję, nie? I gdzieś tam fajnie, że w końcu zaczynam gdzieś tam słyszeć te głosy, nie tak jak to było na początku, że tylko, kurde, biała ściana, jak w jakimś śnie. Zaczynam już więcej słyszeć, więcej widzieć i mam nadzieję, że już tylko tak będzie, będę spokojniejszy, bardziej skoncentrowany, no bo to jest moje marzenie, żeby właśnie bawić się tym MMA, a nie wlatywać, kurde, jak czołg i wystrzelać się ze wszystkiego, tylko właśnie rozegrać coś fajnie, strategicznie, no to jest wtedy piękne i do tego będę dążył. No, na sparingach wychodzi fajnie, można się bardziej z kolegami pobawić, no jak w klatce już jest inaczej, ale myślę, że jak po rocznej przerwie to nie było najgorzej, a już będzie tylko lepiej. Jakie masz sportowe plany na dalszą część roku? Ile walk chciałbyś stoczyć i czy to będą walki w kategorii średniej? No teraz będzie w kategorii ciężkiej. Po tej... Wiesz co, tak naprawdę... Zobaczymy, wiesz co, bo bardzo cieszę się, że nie muszę tej wagi tak robić mocno. To jest męczące i żona też nie jest zadowolona. Mówi, kur, taki chudziutki jesteś, jak tak robisz tą wagę, jak chłopczyk, nie? I ten. I on też mnie woli większego i ten. I wiesz co, no nie wiem, zobaczę, jak się będę czuł w kategorii ciężkiej. Nie miałem okazji jeszcze walczyć w ciężkiej. Ale zawsze też jakby marzyło mi się, wiem, że to są bardzo dobrze oglądalne walki w kategorii ciężkiej, dużo kibiców chce popatrzeć, jak takich dwóch wielkich gladiatorów się leje między sobą. No, nie wiem, zobaczymy, ciężko mi odpowiedzieć, zobaczymy, jak to się potoczy dalej, jakie będą propozycje, ale myślę, że poza tym pojedynkiem chciałbym stoczyć jakąś walkę sportową w kategorii ciężkiej. No nie? Myślisz, że Wojtek Gola nie obrazi się na ciebie, że walczysz dla Free Fight Federation, a nie dla Fame MMA? Znaczy, powiem tak, sprawa wyglądała tak, że ten pojedynek pierwotnie został zaproponowany właśnie w Fame MMA. Ja tam wyraziłem chęć współpracy z Wojtkiem właśnie w Fame MMA i tak naprawdę to Marcin Najman odwalił tam manianę, bo mówił, że nie będzie walczył gdzieś indziej, a dostaliśmy kontrofertę właśnie z FFF i ja powiedziałem, że zostaję tam, bo tam dostałem pierwszą propozycję i mówię, słowo jest więcej warte niż pieniądze, no ale Marcin podpisał umowę z FFF i no już wyjścia nie było, tak, bo już zakontraktowali Marcina, więc ja zostałem tylko przed szansą, albo nie stoczyć tego pojedynku, albo stoczyć go tutaj, gdzie równie dobrze mam dobrą garzę za tą walkę, a poza tym no, za dużo się wydarzyło, żebym nie wyjaśnił Marcina i ja muszę go wyjaśnić, bo już za dużo tej krwi mi zepsuł i wiem, że jeżeli teraz nie podpisał tego kontraktu, to już mogłaby się okazja nie przydarzyć, no a zasłużył sobie na to i dlatego wiem, że to się musi stać, a Wojtek rozumie, że ja mu nie zrobiłem żadnej świni ani czegoś za jego plecami, tylko ja mu o wszystkim mówiłem, jaka jest sytuacja, on mówi, stary, rozumiem, wiem jak jest, mówi, no nie twoja wina, tak to wyglądało. Nie? Ostatnie pytanie, Paweł, na sam koniec, bo Marcin cały czas twierdzi, że twoją największą bronią jest trener Mirosław Okniński i rzeczywiście tak chyba jest. No, Mirosław Okniński ostatnio potrafi wchodzić do głowy przeciwnikom swoich zawodników, więc kilka słów na temat współpracy z Mirkiem i całym klubem Akademia Sportu Wilanów, bo spore sukcesy ostatnio klub odnosi. No tak, Mirek jest naprawdę świetnym trenerem, od zawsze to powtarzałem, że też w swoim życiu trenowałem w różnych klubach, mieszkałem w różnych częściach Polski, miałem okazję potrenować... Wspominał Marcin właśnie na konferencji. Trenowałem i w Koninie, i w Toruniu, i w Warszawie, więc no, mam to porównanie po różnych, jeszcze w Sosnowcu, więc mam porównanie w tych różnych klubach i doświadczeniu trenerów i jedno mogę stwierdzić na pewno, że Mirek jest najlepszym trenerem takim głównym, który potrafi wyciągnąć poszczególne rzeczy z różnych płaszczyzn i na przykład powie ci, nie, tego nie rób, bo to jest niepotrzebne w MMA, a nie wszystkie elementy z zapasów, czy tam na przykład z boksu, czy z kickboxingu są potrzebne w MMA, bo są ryzykowne i jest naprawdę świetnym trenerem, do każdego podchodzi indywidualnie, potrafi podpowiedzieć w taki sposób,
gdzie na przykład niektórzy mają jeden styl, narzucają wszystkim, a to się nie sprawdza. Każdy jest indywidualną osobą i ma, jeden ma predyspozycję bardziej do tego, drugi do tego. I Mirek naprawdę mi tym zaimponował od pierwszych treningów, że widziałem, że kurde, on mówi: ej, słuchaj, tego nie rób, dla ciebie będzie dobre to, pod twoje warunki będzie to, widzę, że to robisz dobrze, tego nie rób na siłę. I to się sprawdza, nie? To się sprawdza, więc mam do niego zaufanie trenerskie. Ostatnio naprawdę wiele sukcesów odnosi Akademia Sportów Walki Wilanów dzięki trenerowi. Ma teraz świetnego zawodnika Michała Oleksiejczuka, jest to zawodnik UFC, dwie walki z Mirosławem, dwie do przodu, dwie wygrane przed czasem. Szymon Kołecki, wszystkie walki do tej pory, a tylko jedna porażka w tak krótkim czasie. No mega progres, też mega talent Szymon Kołecki. No i to wszystko pod właśnie trenerem Mirosławem. Z świetnym trenerem, tylko trzeba się go słuchać, a są tacy zawodnicy, którzy się nie słuchają do końca trenera, a ci, którzy się słuchają, zachodzą wysoko i ja też jestem taki, który się słucha trenera i no, uważam, że jest naprawdę najlepszym trenerem. Dzięki bardzo za czas poświęcony na wywiad. Dzięki bardzo, pozdrawiam. A Was wszystkich zapraszam na wywiad ze wspomnianym Michałem Oleksiejczukiem, bo za jakieś 3 godzinki nagrywamy wywiad z Michałem. Do zobaczenia.